Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Niewolniczym Imperium Cyn w Stellaris. Tak więc kontynuujemy naszą niekończącą się wojnę. Miejmy nadzieję, że uzbieramy tu troszkę procencików dodatkowych dzisiaj. No, chciałbym tak w 3 odcinki się zbliżyć do w miarę realnego zakończenia tej wojny, ale może to być marzenie ściętej głowy trochę. Mieliśmy też ostatnio, pamiętam, jakieś tu problemy z piractwem, które zaczęło się szerzyć, tak jest. Mieliśmy coś z tym robić, tylko nie pamiętam gdzie. A, tu rozpoczęliśmy budowę stacji. Być może będziemy musieli jeszcze kolejne stacje postawić, bo gdzieś tutaj też widziałem pojawiające się oznaki piractwa. Sorki. Czyli no tu nie jest ono jakoś duże, ale dobra, upgrade'ujmy to. No będzie zabawa, żeby to doprowadzić do porządku. Tu jest duża flota. Czyli dobra, to już zauważyłem wcześniej, czyli już tu zbieramy jakieś potencjalne siły z okolicy i spróbujemy przeciwdziałać tej sytuacji. Tu mamy naprawdę potężną flotę, najpotężniejszą jaką posiadamy. Co do was, zróbmy taki może, albo to zajmijmy tu. No, tutaj jest problem, najkrócej rzecz ujmując. Przyciskają nas coraz bardziej i niewiele z tego możemy poradzić. Nie pamiętam też, gdzie jest nasz Juggernaut. Gdzieś tu w okolicy, ale czyżbyśmy mogli kolejne gatunki? Nie, jakieś roboty się musiały upgrade'ować. Wow, ile tu jest różnych nacji do ogarnięcia. Wow, tyle mam do powiedzenia. Kupmy w ten sposób i jak zwykle, no tu mamy takie nadprodukcje, że topimy się w tym. Nie mogę znaleźć Juggernauta, mam nadzieję, że go nie straciliśmy gdzieś. A może i straciliśmy? No kurde, gdzie znów by nam go rozwalili? To nie jest ciekawy news, jeżeli to prawda. Mamy jednego. Moglibyśmy Tytana zbudować. To jest akurat jak najbardziej na plus. Tutaj też miały się jakieś dwie floty połączyć, z tego co pamiętam. Czyli ta wymaga naprawy, ta pleci tutaj. Okej. Kurde, dzisiaj też mi blinów na gardę stoi, no. Tu... To mieliśmy łykać, czy nie? Kurde, żebym ja to pamiętał, jakie to były moje plany do tego wszystkiego. To jest dość duża... to jest ta flota, która miała tam przybyć i się połączyć. Dobra. Czyli to przynajmniej jest w miarę zrozumiałe. I tutaj... No, musimy czekać. Czyli oni tędy skoczą. Mam nadzieję, że nie pojawią się tu jacyś niesympatyczni ludzie, co to wykorzystają zaraz. No i on chce się tam wycofać do naprawy. Co? Jak silna jest ta baza? Z ciekawości. 7 koła, czyli bardzo słaba. Wiecie co? Ja ją rozwalę. Mi się znalazł nasz Juggernaut. Czyli on leci w tym kierunku? Tu zaraz tracimy planetę niestety. I szkoda, bo to jest chyba ta planeta. Niedobrze, bo to mi się bardzo nie podoba. Czyli tędy byłoby najszybciej. Gdzie żeśmy coś zdobyli? Chyba tu. Te resztki, które mamy, coś tam dały radę zdobyć.
Tak, i przekazaliśmy to oczywiście drugiej frakcji, która jest z nami w sojuszu. Jak najbardziej mi to pasuje. Gdzie tu? O! Tu powinniśmy się bez większych trudności obronić, ale też ciągniemy na wszelki wypadek dodatkowe siły. Znaczy, tam byśmy też musieli tak naokoło polecieć, dosyć niebezpiecznie, szczerze mówiąc. Nie, no bez szansu. Nie mają tu niczego, co by nam zrobiło krzywdę. Jak bitwa przebiega? A, 27, podoba mi się to. Co, nie możemy tego zrobić? Nie rozumiem, dlaczego. Nie mówcie, że ta wojna musi trwać w nieskończoność, bo to by było bardzo niedobre, jeżeli nie będziemy mogli wybrnąć z tego konfliktu w końcu jakoś. Okej, no to było do przewidzenia takie problemy. No tu połączone floty powinny sobie poradzić. Dobra, spróbujmy troszkę w nich zainwestować, żeby mi tam było lepiej. Tu lepsze armorki. Tu bardzo kiepsko stoimy, bo... A, ten tytan nas kosztuje majątek, zaczęliśmy produkować go. I co jest tu? O, tu jest nawet nieźle. No, chłopaki, dacie radę coś tu zdobyć? To na pewno dacie radę, więc zacznijmy sobie od łatwiejszych celów. Nie ma co się rzucać na nie wiadomo co. Rewolty, nie rewolty, bajzel po prostu. Initiating ground assault. Victory shall be ours. A, tu jest kolejny, widzę, system, który powinien wpaść w ręce naszego sojusznika, czyli ruszamy się. O, dość dobrze broniona planeta, z tego co widzę, ale bombardowana, co powinno troszkę zmniejszyć ich chęci do obrony i skuteczność. I tu, ile żeśmy zebrali? Na razie jeszcze niewiele, czekamy na posiłki. I tutaj też musimy połączyć te siły desantowe, żeby jakoś to stanowiło realną siłę uderzeniową. Czy oni się naprawili? Oczywiście, że się nie naprawili. Nie wiem, gdzie tutaj flota uciekła. Ale jest to niepokojące, bo na pewno uciekła, skorzystając z tego, czyli może być gdzieś w głębi naszego terytorium, na szczęście nie. Chyba zdali sobie sprawę, że to jest troszkę samobójcza akcja, gdyby tutaj wlecieli. Ty, wobec tego cofnij się tu, będziesz chronić z tego punktu, a wy dokończycie tutaj... O! Przyjęliśmy jakąś planetę. A tu trwa obrona. A tutaj po prostu lecimy robić porządki. I czy jesteśmy... A, i wzrosło niestety. Znów się czują pewniejsi siebie. Niestety. Doróbmy może jakieś krążowniki, to na pewno nie zaszkodzi. I wy... Słuchaj, może tu będziemy te planety przejmować, zobaczymy co tu wyjdzie. Póki co nasza najgłówniejsza flota tu po prostu robi sieczkę z nich. Ja myślę, że zdecyduje się rozbić ich tutaj. No, moi drodzy. Może lepiej, przecież nie, mamy 500 tysięcy siły ognia. To będzie bitwa generalna. Możemy ją sobie nawet obejrzeć. Myślę, że warto, bo takiej bitwy to dawno nie było w naszej kampanii.
Czyli tu żelazna pięść naszego imperium zmierzy się z ich rezerwami, które tutaj próbowały się przygotować do kontrofensywy. Dużo pomniejszych flot, ale już widzę ciężkie statki na odległość rozpoczynają ogień. Zwolnijmy. Pięknie to wygląda. Wchodzą do walki wszyscy. A i główna flota stawia opór. Też mają widzę jednego tytana. Niemniej jednak na razie są bez szans. Nawet 5 tytanów. 52 battleshipy. To jest potwór. Straciliśmy coś. Nie wiem gdzie. Grunt, że nie tu, gdzie nie chciałem. Tu mi martwiły te straty. O, stąd ich przepędziliśmy. No tak trochę się ganiamy z nimi po prostu. Ci się naprawiają, a my tu wracamy do wielkiej bitwy. Która dobiega końca. Noszy. O, i stracili mega shipyarda. Co na pewno ich zaboli w cholerę. Próbujmy porozwalać tutaj wszystko w okolicy. Co się dzieje tymczasem tutaj? Tutaj powinniśmy mieć bitwę lądową, która nie zakończyła się jeszcze. Mieliśmy tu wylądować, a może nie jeszcze? Nie wiem. Powtórzmy rozkaz lądowania. Może przez to, że połączyłem floty, to nie wylądowali. Niemniej jednak tą planetę trzeba jak najbardziej dziabnąć. Tego... i tu zgodnie z moimi obawami wyleźli z dziury i robią nam straty zaraz. To są słabe floty, ale no jest to problem, bo co nie tutaj odbiją. Tu się upgrade'ujemy. W ogóle jak silna jest ta flota? Słaba, ona miała problem to zdobyć. Ta jest zdecydowanie groźniejsza, czyli tą zniszczmy w pierwszej kolejności. I tutaj odbijmy, no to jest, nie będzie z tym problemu. A, i tu jeszcze się pojawi. No, będzie trzeba to jakoś uporządkować, nie ma innej opcji. Tylko tu się troszkę boję, że nasi nie zdążą uciec chyba. No właśnie, gdzie tu najlepiej skoczyć, żeby nie wpaść na nieproszone siły, bo jeśli cofniemy, to... Dobra, nie, to jest wróg. A gdzie są nasi w tym systemie? Nie ma? Naprawdę nie wiem, gdzie jest ta flota. Dobra, dobra, zdążyła uciec, bardzo dobrze. Mówię, nie chciałbym tu jakiś wykrwawiać ich niepotrzebnie. Uuu, do 60 skoczyliśmy. Ta wielka bitwa musiała ich zaboleć. O tak. Zdecydowanie. No nie dość, że stracili ważny punkt, jeżeli chodzi o... tylko będą kontratakować. No nie, w takim wypadku cofamy się tutaj, naprawimy nasze siły i również będziemy kontratakować. Czyli odzyskamy tą prowincję, którą nam teraz zabrali i po prostu ich zmiażdżymy jak robala. Tu będzie dobrze. Upewnijmy się. Tak, tu wykonaliśmy ten ruch. Naprawa. I tutaj możemy kontynuować. Co do tych sił, powinny być wystarczające na tą planetę. Ale mówię, zacznijmy może od łatwiejszych celów. Bo to się stanie nasze już niedługo. Miejmy nadzieję przynajmniej. Zobaczmy też, co możemy zrobić z tą stacją orbitalną. Oczywiście ją przebudujemy
na naszą modłę, czyli w ten sposób. No, jak zwykle problemy z populacją, niestety. Tak. I dajmy w ten sposób. Bardzo dobrze. Czy jakiś kolejny gatunek się nadaje do robotów? Na razie nie będę tutaj się bawił, tym bardziej, że są ich niewielkie ilości. Tak. Kolejne gatunki się nadają do upgrade'owania. Jak najbardziej. Tylko kogo warto? O, myślę, że ich, bo nie dość, że są rezydentami, to jest naprawdę sporo i będziemy mieli więcej zdolnych do... O, jakiś tutaj bug. Wykonywania bardziej ważnych zadań w państwie, więc to będzie trzeba ogarnąć. Być może więcej nawet nacji wyniesiemy do standardu rezydenta. To chyba nie powinno wpływać na frakcję. Gdzie jest ta frakcja? O, tylko że... Właśnie, czy ktoś ma u nas pełne prawa? Chyba nie. Czy to jest czasami też zbugowane? Czyli to próbujemy full... No wydaje się, że nikt poza nami nie ma praw, tylko że być może jakieś poszczególne egzemplarze w niektórych nacjach mają te uprawnienia, to by trzeba było to jak najbardziej zwalczyć, bo tego nasza nacja nie lubi, jesteśmy dość mocno negatywnie nastawieni do równouprawnienia. Rezydenci. O, te tryby trzeba koniecznie to zmienić, ale chyba nie ma, no nie wiem. O, jest tutaj. Nie mogę, przecież tego nie zmieniałem. Jak to się dzieje, że oni dostają te pełne prawa, to ja nie wiem. Trzeba to następnym razem zmienić, muszę tylko pamiętać o tym, bo to jest dosyć ważne. Tutaj, a. No, próbują kolejną planetę nam zabrać. A co do was, no to możemy sobie w sumie, o, to rozwalić, tam jest jakaś ciekawa rzecz, czyli ich to zaboli jak stracą. Okej, tu mamy ładne, eleganckie zwycięstwo i przerzućmy nasze siły tu, żeby ogarnęły... Oh my god, nie wiem czemu nie chcą tam skoczyć, poczekajcie. Ja może najpierw zacznijmy od uporządkowania własnego podwórka. Construction complete. Zakładam, że się ta baza tutaj upgrade'owała, tak jest, czyli dajmy właśnie, czy ona chroni? W teorii tak, ale na wszelki wypadek, jako że tu będzie rosła ilość handlu na tym trasie, to rozwijajmy ją dalej. I tą bazę, o, tu jeszcze daleka droga, zanim ona się rozwinie. Ci tu lecą. Dobra, kolejna bitwa. A... Ciężko powiedzieć. Czy mój plan, żeby w 3 odcinki to wygrać, jest realny? Co się tu wydarzyło? Tu dokonaliśmy inwazji i powinniśmy dać radę, chociaż najlepiej to nie idzie. Teraz to towarzystwo niech się połączy i wyślemy je gdzieś tu, żeby przejęło tą bazę. Dobra. Czemu roboty są tylko na górze? Nie wiem, tak.
ułożyło. To powiedzmy ich, bo tu jest całkiem spora populacja. To się brzydko wiesza. O, ładnie rośnie nam potencjał gospodarczy, administracyjny. I tu widzę, też się uzbierało wreszcie trochę różnych rzeczy, czyli jak najbardziej robimy wyprzedaż. Ok, czyli ta flota po prostu ma tutaj dotrzeć, połączyć na tym kierunku obydwa systemy. Dyskusyjnie, czy to się uda, ale spróbujmy. Kolejny będzie niedługo atak tutaj. Myślę, że jak po raz drugi przegrają tą bitwę, to już w ogóle stracą troszkę zapału do tym podobnych akcji. Tu w miarę uprzątnęliśmy, tylko no już się pojawiają kolejne problemy, czyli ty skaczesz tu. Construction complete. Ty się naprawisz i spróbujemy tutaj wszystko załagodzić, żeby ten przyczółek wroga przestał istnieć. A do tej floty wyślemy ją tu. I w sumie tych też wyślemy już tu. I tych tu. O, będziemy mieć naprawdę potężną flotę desantową z tego, co widzę. Tu się kończą naprawy. A w głównej bazie budujmy sobie 3 na razie battleshipy. To niech zawróci. To powinno dać radę tu się przebić. Tym bardziej, że mówię, już druga połówka tej floty się tu zbliża. A my kontynuujemy przejmowanie tego systemu, czyli mamy kolejną bazę. To nie mogę tego, no właśnie, wywalamy to, bo tego jest za dużo na nas. Ten mi się podoba, ta baza. Już widzę, że nastawimy się tu na produkcję energii, co się nam przyda. Tak. Tak, upgrade i to wszystko zmienimy na energię. Na razie nie możemy, a tu wszystko zmienimy na energię. I w ten sposób będzie więcej pracy dla niewolników i będzie to bardzo dobrze wydajne, nazwijmy to. Nie chcę wspierać rozwoju przestępczości. O nie. To jest 60. To nie będzie chyba rady, żeby to tak sprawnie odzyskać. Tym bardziej, że oni naprawdę podjęli złośliwie tutaj akcję kontrofensywną. Też mam cichą nadzieję, że ta flota, jak teraz ruszy na nich i tu zmiażdży ponownie, to trochę to pomoże. Tym bardziej, że no tu robimy rzeź, co by nie mówić. Species adjusted. Dobra, 80. Dobra, naprawmy się i powinniśmy być w stanie im stawić czoła. Dobra, na razie upgrade'ujmy tam, gdzie możemy upgrade'ować na rezydentów. Co to jest? Czemu nie mogę? Nie wiem, coś tu się tak blokuje. Może trzeba chwilę poczekać. Our warriors are victorious. Okej.
Czyli tu żeśmy dali radę. Tylko teraz czemu to... O, przeszło. Też pójdzie do naszych sojuszników oczywiście, nie do nas. No tu mi się nie podoba to zgrupowanie wrogich sił, ale to nie poradzę. Tu już się kierujemy, tu jest dobrze. Ta flota już może kierować się tu. No oczywiście straty będą, to jest nie do przeskoczenia. Tu bym jeszcze dorobił więcej battleshipów. Nie wiem, ciężko jest mi ocenić, skąd to wynika. Kurde, znów musieliśmy gdzieś natracić statków, z tego co widzę. Tu się przebijemy, to się musi na pół. Gdzie to się cofa? A, bo tu nie mamy żadnej bazy w okolicy. To odbijmy, powiedzmy, ten obszar. I pięknie. O, idioto, teraz się tu po prostu wbijemy w ziemię tymi siłami. To się musi naprawić, zanim ruszy na... Okay. A, to przekazaliśmy naszym, czyli to jest bardzo dobre. Okej, okay. Czyli to jest też typowy punkt handlowy, on się tutaj dalej będzie rozwijał. Dajmy to. To i to. To mi się podoba. Miejmy nadzieję, że go nie będziemy tracić co chwila. Sorki. Dobra, wyjdziecie w pogoń. I wy w sumie w tamtym kierunku. Zobaczymy, co nam się uda tu osiągnąć. No tu troszkę minie, zanim te floty się spotkają wszystkie. Ale też stąd trzeba się ewakuować, bo tam jest coraz więcej wrogich sił, które nie bardzo kto ma powstrzymać na chwilę obecną. Się mega wolno naprawia. Czyli ciebie to 2000, to bez szans, jak się cofniemy. I ta flota tu, i ta flota tu, one się tu spotkają. I tu chyba dokończyliśmy, gdzie my tą planetę zdobyliśmy ostatnio, nie pamiętam, bo to gdzieś było... A my ją tu zdobywamy dopiero, okej. Tu trwa bitwa, a ją miażdżymy. Miażdżymy dziadygów. No dziwne, że przy takich stratach, no jednak powinni być już gotowi do kapitulacji, albo przynajmniej chętniejsi, a oni ciągle wydają się bojowo usposobieni jakimś cudem. Niespotykane trochę. Dobra, rozbijmy im tą flotę, bo to jest dosyć duża flota ofensywna. Czyli może kiedy tu im się udaje zorganizować kontrofensywę, tak mam wrażenie, że zawsze po tej kontrofensywie tutaj oni troszkę bezczelni się czują. No, to im niewiele da. Dobra, wy chłopaki się cofnijcie i zdziabniecie to z tej strony, a ci klasycznie pójdą tutaj do przodu. I rzućmy też okiem na tą flotę. No oczywiście ta budowa trwa i trwa. Dajmy jakieś krążowniki dodatkowe. Czemu nie? No, tu mam wrażenie, że będzie całkiem niezła flota, jak to się wszystko połączy. A, nas odcięli. Tu by się najbardziej przydało teraz jakieś wsparcie wysłać, tylko nie bardzo wiem skąd.
I rzućmy sobie okiem na tą bitwę. Też raczej łatwe zwycięstwo, ale... Ło, nawet bardzo łatwa po prostu egzekucja. Czyli jakościowo nasze floty są zdecydowanie lepsze. Oczywiście nie chcę wzrostu przestępczości. Za Chiny Ludowe nie chcę. No tu będą straty, ale musimy się dobić tam, nie ma opcji. Construction complete. I gdzie to się zbudowało? Tu, okej, okay, tak, bo my tu chcieliśmy też mieć bazę jakąś miejscową, która będzie zbierać handel. Mhm. Nawet ona jakoś działa. No to jakaś flota, 16 koła, nie jest taka słabiutka. To połączmy. W sumie nawet chyba wyślę jakieś wsparcie, tylko żebyś... A, bo tu są te siły. Dobra, tak to może być. I odbiliśmy tą planetę. Oczywiście dużo rzeczy trzeba zmienić. Tak naprawdę w pierwszej kolejności przebudujemy to wszystko, bo no, to nam da jakąś tam wydajność, a reszta to tak średnio. Nie chcę tego upgrade'ować, tylko zaczniemy od... czyli klasyki. My to wyburzę, bo tak, tu weźmiemy sobie to. Okej. Co jeszcze? Tu bym dał w ten sposób. Tak. I tak, to do wyburzenia. I to do wyburzenia. Dobra, w ten sposób tu jakoś powinno działać. To będzie wieki, zanim to się przebuduje, ale... mamy przynajmniej jakąś wizję. No mówię, no nie chcę co chwila wszystkiego odkręcać, więc tak, no, trzeba jakiś taki ogólny pomysł na to stworzyć. I tak, tutaj nasza żelazna pięść ruszyła. No. O, będziemy mieli całkiem niezłą flotę, jak to się połączy. Nie powiem. Jest całkiem niezła flota desantowa, z tego co widzę. I nawet z generałem, o dziwo. Dobra, wy się podleczcie tutaj. Tu nie wiem, czemu jeszcze nie odbili tego dziadostwa. Dziwne. O. I nasza akcja ustanowiła tutaj połączenie, czyli to się udało. Dobra, nie wiem, niech się naprawią po prostu. I kolejna generalna bitwa, tym razem ich na pewno zaboli. Czy ostatnia też ich zabolała? Rozwalmy to. I to do naprawy. Czyli no, raczej im się tu niewiele udało tej operacji. I teraz widzę zmęczenie wojenne im. Widzę, że strata tej bazy jest chyba największym, najskuteczniejszym sposobem, żeby ich złamać, bo no tu mają największą bazę produkcyjną i jeśli ona pójdzie w cholerę, to przeszła jakaś rezolucja. Tego nie chcemy. A wpływy naukowe możemy chcieć, czyli te dwie rzeczy nam... Ale chyba bardziej nam zależy na razie na... W sumie... A rzućmy to może na...
szybkie posiedzenie, czemu nie? Przynajmniej będzie, będą mieli nad czym głosować, będzie spokój przez jakiś czas. Czemu ja nie chcę, żeby przegłosowali czegoś, co nam będzie upierdliwe, dlatego tak mi zależy, żeby stale się czymś zajmować. W miarę neutralnym. Nie musi być dla nas od razu dobre, ale jak jest neutralne, to już jest okej. Połączmy. Okej, czyli tu niewiele możemy. Teraz tu moglibyśmy się pofatygować. Znów od cholery tych małych baz i jedna planeta, ale dobra. Jest coś unikatowego. To też możemy to przejąć. Chyba, że tu byśmy, bo tu jest też daleko. Co tu jest? Mamy jedną bazę. Nie za dużą, kosmiczną. I dość dobrze bronią planetę. Chyba na tym mi bardziej zależy, bo to jest wewnątrz naszych systemów, czyli wypadałoby to zdobyć. A przy okazji tutaj dopracujemy sobie, powiedzmy, trochę robotów doprodukujmy. Tu. To samo kliknąłem. Jakieś klony. A może być taka mieszanka. Po prostu weźmiemy całe pod ręką i wspólnymi siłami spróbujemy to zdobyć, żeby tu też jakoś front się wyrównał, bo mówię, niesympatycznie to wygląda. Odbijmy sobie tu. Szybko dochodzą do siebie po tych klęskach, nie powiem. No tu bym chciał poczekać, abyśmy się mogli regenerować w oparciu o tą bazę. To by nam coś dało. I mamy naszą naprawdę dobrą ekipę, która spróbuje przejąć tą planetę. Nie powinna być problematyczna, szczerze mówiąc. Tu wszystko naprawione. Prawie tu. Jeszcze trochę. Musimy wracać. No kurde, się mocno z tłu poobijali. Co do ciebie, to wracasz tam na razie. Ty tu skończ swoją misję i wracasz tu. No tu muszą być jakieś siły, które pilnują Ordnungum. I żeby to na miarę szybko przygotować, trochę krążowników nie zaszkodzi. I mi tak na razie zostanie. Czyli tu dobra. Tu oczywiście jest ta wielka baza handlowa, która ogarnie całą okolicę i idzie przez to miejsce i później tu. I właśnie to generuje nam dodatkowe piractwo, dlatego też ta baza jest ważna, żeby ona tu powstała, bo tu będzie to piractwo rosło, ponieważ no stąd będziemy ściągać coraz więcej i więcej handlu, tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejne dziadostwo tu powstało, no nic. Tu szkoda, że nas tak odcięli. Jak skończymy produkować tą nową flotę, to jej zdaniem będzie tutaj troszkę poprawić sytuację na tym froncie. A jeszcze nie jest gotowa ta baza do generowania napraw. Tu jest dobrze, czyli co? Uporządkujmy to w sumie. Tak szczerze mówiąc, wy możecie się ruszyć tu, a powiedzmy jedną flotę skieruję sobie tutaj, czyli zrobimy tak w obie strony troszkę robienia porządków. No mam wrażenie, że pobicie tej organizacji, tej Azantii, może być podstawą
do naszego zwycięstwa, koniec końców. Prawie się naprawicie w tym punkcie międzysystemowym, nazwijmy to. Dobra, i sobie odbijmy też to. To nie jest jakoś tam specjalnie ważne, ale czemu nie? Tu próbujemy co nieco zbudować piechociarzy. Co się tu dzieje? Bitwa. Czy my to straciliśmy? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy to było nasze, czy nie. Mogło być, patrząc na układ tutaj graniczny, chociaż... To nie jest to też strata, która mnie jakoś tam martwi. Dobra, zresztą ta flota... Tak, to było nasze. Na pewno. Bym nie wysyłał tam floty interwencyjnej. Niby niedużo, ale te małe floty nic z tym nie zrobią po prostu. Ło, też potężna. 40 koła to już jest coś, nie powiem. No ale nie przy naszej sile ognia. Tak, to będzie egzekucja. Dobra, możemy się już tutaj naprawić bez konieczności wycofywania się. A ta flota potrzebuje nowego dowódcy. Oj, nawet się całkiem zdolny chłopak trafił. No tutaj czekamy i upgrade'ujemy, ale zaraz będą te wszystkie krążowniki gotowe. Tak jest. W sumie doróbmy też troszkę niszczycieli. A, 62, no, ale tu ciężko, czyli każdy cios są w stanie bardzo szybko skontrować. Ale jak to się tylko naprawi, to ruszymy tu w głąb i wreszcie rozniesiemy do końca ich przyczółek na tym obszarze, więc to z pewnością ich nie ucieszy. Naprawa. A niestety tutaj stracimy tą. Spróbujmy to ewakuować, na ile się da. Dobra, tak. I tu bym poleciał w tym kierunku. Construction complete. Ta baza to jest... O, ona jest ważna, bo ona jest tutaj wewnątrz naszych systemów. To uciekło. Czy to się naprawiło? Tak, czyli wraca na swoją pozycję. To jest bardzo dobra pozycja do pilnowania ordnungów w okolicy. Wy możecie pomóc, też myślę, że tu będzie rzeź. Ło, zdecydowanie będzie rzeź. Mamy gigantyczną przewagę na tej planecie. Tak. Tu bym rozbił tą florę taką szybką akcją. Nie będziemy tam jakiejś dłuższej ofensywy prowadzić, ale taka pojedyncza, szybsza akcja nie zaszkodzi. I czy tu mi się uda przelecieć koło nich? Chyba nie. Na pewno nie, czyli od razu tył zwrot, chłopaki. To zmienia postać rzeczy. Wy musicie zawrócić i osłaniać to dziadostwo. I może kolejna kontra, to byśmy rozwalili. Tak, no tu mówię, nie chcę stracić tych sił.
Nie, idioci, no i zginą. Niestety to zginie, czyli... Tu nasz plan nie wypalił. Szkoda, bo tam generał jest. Go stracimy. Dobra, naprawieni, czyli nie możemy tam skoczyć. Coś tu musi blokować tam drogę. W takim razie... czyli tu jest jakiś problem. Trzeba było pewno przejąć wszystkie planety w systemie, żeby tam się dało kontynuować działania przeciwko nim. Się naprawili, czyli teraz się skierują, powiedzmy, w tym kierunku. No tak, kroczek do przodu, kroczek do tyłu. Tak bym to opisał. W sumie dawno żadnej gatunku nie upgrade'owaliśmy. Licznym, albo taki, który jeszcze... No tu bym chciał zmienić... ile jeszcze? 4 lata, no to cały odcinek. No oni są silni, nie wiem, czy oni się za bardzo różnią, ale... Najlepiej jak niewolnik jest silny, czyli myślę, że najbardziej się opłaca w ten sposób zrobić. O, ciekawe roboty. Psioniczne. Mamy dosyć ciekawą nację. Jak tam nasza flota? Gotowa? Nawet za duża. Czyli co? Wy już pędzicie tutaj. Trzeba będzie zrobić jakieś porządki na tym teatrze. A co do was? To możecie się tutaj połączyć. Nie widzę problemu. Jak troszkę zbierzemy zasobów, to rozpoczniemy kolejne działania. O. Dobra. No tu nie mogę dalej uciec, niestety teraz mówię, stracimy. No nie mogę też iść za dobrze, wtedy byłoby nudnie, gdyby szło za dobrze. Przez to, że jest jak jest, jest... Moim przynajmniej zdaniem ciekawie. Czyli mamy tą bazę tutaj i mamy gdzieś tu planetę morską. Czyli od razu... Tak, tutaj zastąpimy policmajstrami. I to. I myślę, że jak zwykle skupimy się na energii, bo to jest najrozsądniejsze, bo energię można na wszystko inne potem podmieniać, czyli zróbmy tak, no więcej na razie nie możemy zrobić. Okej. No to powinno być, i właśnie. Terraformacja w... O, bardzo taka ambitna terraformacja, nie powiem. Kompletna zmiana. Co jest tu? Znów dwie planety. Arktyczna i kontynentalna. Dużo tych planet. Ten dupek tu się ruszył, czyli trzeba to odbijać. Nie chcę, żeby on odzyskał ten punkt. To dla niego widzę cenne, więc tym bardziej będziemy mu przeszkadzać, żeby się tam nie okopał. Mhm.
Dzieci lecą już swoją drogę. A, tyle na kolejnego tytana. Dobra. Co nieco będzie. No, ale mamy poniżej 20, czyli... Plan jest taki, żeby w następnym odcinku zejść do kwoty jednocyfrowej. A za dwa odcinki, żeby, no, wygrać, w zasadzie, że zawrzeć pokój. Kurde, tylko że oni teraz tu ruszyli i nam załatwią tą bazę. Tu jest sporo planet, mogą mieć... A nie, oni tu mają czym je odbić. Kurde. Dobra, ty wracasz na szybko ogarnąć tych dziadów. Tutaj też wykonali jakąś kontrę. I ta flota niech się cofnie do naprawy. Będziemy dalej tu działać. I tak, teraz tu kolejna bitwa i kolejna egzekucja dla nich. Dobra, czyli jak to... w sumie nie. Rozwalmy może na razie to, żeby nam nie robili co chwilę jakiś kontrofensyw. I tutaj też dociągniemy front. Terraformacja dobiegła końca. No i nawet wydaje się, że są wszyscy zadowoleni. Pozwoliłbym sobie może nawet na to, żeby tą planetę troszkę powiększyć i miningowa jest, ale kolejna biurokratyczna do oporu, walimy budynki biurokratyczne, zobaczymy co z tego wyjdzie. No chcemy wreszcie wyjść z tego stanu nie najlepszego. Dobrze, tu wszystko leci do celu. No tu nie jestem pewien co robić. Dobra, tak troszkę latamy w tej z powrotem, nie robiąc wiele pożytecznych rzeczy. Dobra, zwalczamy rozruchy. To... staramy się ich trzymać pod butem. W końcu jesteśmy państwem niewolniczym. No tak, najbardziej ich boli jak tracą tą planetę, ten system. Dupek tutaj widzę się pojawił, czyli cyk. I się oczywiście zaraz pozbędziemy tego. Elegancko, nic nie zajął. No, najlepiej jest w ogóle też ta baza spisuje. Ona ma pełną moc? Czy ktoś ją w ogóle próbował ruszyć? A, ktoś ją musiał troszkę tutaj podskubać, tego co widzę. Rozbierzmy trochę Aloisów i ją lepiej ufortyfikujmy, bo naprawdę jej bym nie chciał stracić. Ona jest w bardzo kluczowym miejscu, blokuje tak naprawdę swobodne przesyłanie wszystkiego między różnymi obszarami galaktyki, więc no, powinna być nasza, bez dwóch zdań. I problemy oczywiście tutaj. Okej, okay, na tym kończymy odcinek. No, mam nadzieję, że to jest... Łach, nam no, kurde, ile tracimy handlu. Jeszcze upewnię, czy robimy wszystko, co planowałem, żebyśmy robili. Tak. Tak. Dobra. Dobra.
to na tym kończymy i w następnym odcinku będziemy kombinować dalej. Nie wiem z jakim skutkiem, ale miejmy nadzieję, że pozytywnym.